Taki widok z okna mamy na kampingu Jawor w Solinie. A jak spojrzymy na prawo, to stoją gondole, które dopiero co zostały uruchomione. A jak spojrzymy do dołu, to mamy czarne złoto. Tutaj akurat jakieś przepakowania robią. Słuchajcie, co jest niefajne w kamperze, to dzisiaj wam opowiem. A co ty mi się tu wtrącasz teraz w rozmowy? Na szczęście mamy wyrozumiałe dziecko, które jest bardzo, bardzo grzeczne i to jest jakimś tam plusem. Sama to chciałaś, żeby nie było. Daliśmy radę, ale jak ktoś ma słabe serce albo po prostu jest gruby, bo ja na przykład nie jestem gruby, więc mogę sobie na takie coś pozwolić, to taka trasa rowerowa, żeby tą zaporę przejechać w tamtą stronę do tej miejscowości, gdzie jest dolna kolejka i później dookoła dojechać z powrotem do Jaworu, to nie polecam. To trzeba być szczupłym, wysportowanym, tak jak ja na przykład. No ale o co ci chodzi? Ale powiedz, ile szedłeś. Połowę drogi... Ja nie. Ja podjeżdżałem, to ty szłaś. Ja sobie przestawiłem na jedyneczkę, człowiek jest wysportowany, to i szło. No właśnie, ci pieszo. Ty głupia jesteś, sobie ludzie to oglądają. Nie gadaj tak. My się nie spierdolimy, ale chyba nie będzie dobrze też. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o tym, o moich odczuciach, bo nie każdy ma takie same odczucia. Czy kamper jest dla wszystkich? Przyczepa, kemping, nie ma to znaczenia, bo w ostatnim nie machaj, że nie, bo nie dla wszystkich nie oznacza nie. Niektórzy na przykład bardzo lubią wyjechać, rozumiesz, w Polskę i żeby ich zlało jak cholera, żeby wyglądali po prostu jak jacyś dekle, krótko mówiąc, żeby dziecko płakało z powodu tego, że wyszedłeś 10 metrów od kampera i wracasz i dziecko całe zmoczone. Nie każdy tak ma. Nie każdy tak ma, że na przykład żona zamknie ci kamper i pójdzie pozmywać naczynia do, jak to się nazywa, do takiej umywalni. Trzeba było żonę zostawić, a samemu iść pozmywać. Tak można też, ale też jest na to drugi sposób. Po prostu wybrać się w końcu kiedyś na taki kemping samemu. Wtedy człowiek by odpoczął, byłby sam tylko z naturą. Ja wiem, że żona to też jest jakaś natura. Jakaś natura. Ale to jest natura nieokiełznana. Tak jak ten deszcz dzisiejszy. Dobra. Jesteśmy sobie w Bieszczadach. Kemping jest przepiękny. Jak tylko przestanie padać, to wam pokażę jakieś ujęcia z drona, bo po prostu jest przepiękny. Może inaczej, Waldek nigdy nie był na żadnym kempingu oprócz jednym w Dębkach teraz i 20 parę lat temu, albo nawet 30 parę lat temu gdzieś tam z rodzicami w górach w Poroninie, bo pamiętam, że jeździliśmy milion razy do Poronina rok po roku, a jak nie do Poronina, to obok Poronina mieliśmy takich znajomych, u których po prostu na podwórku, najpierw pierwsze zajęcie to było wziąć kosę, skosić trawę, rozstawić namiot i tam sobie po prostu posiedzieć. Więc jakie są minusy? Oczywiście jeżeli jedziemy w takim składzie jak dzisiaj jesteśmy, a jeden ze składu, że tak powiem z naszego luźnego składu nam wyleciał, bo powiedział, że on woli zostać w domu niż jechać ze starszymi. O, młoda tutaj każe sobie rączki całować. Więc w taką trójeczkę to mamy tutaj luziki, jest czym oddychać i tak dalej. No ale niestety, kurde, są tacy... Jak na przykład chyba jednak my, zobaczymy oczywiście po tych 14 dniach, jak wytrzymamy tutaj razem w tym zamknięciu, że lubią jeździć po prostu pod taki kemping, ale my na przykład lubimy jednak póki co, no nie? To jak się wyjedzie na takie wczasy zagraniczne, gdzie jest pewna pogoda, gdzie jest wszystko w miarę jakoś tam podane, chociaż nawet nie musi być to podane, bo to nie o to chodzi, tylko żeby ta pogoda jednak była pewna, bo bierzesz sobie urlop raz w roku, jedziesz sobie w Bieszczady. Piękne Bieszczady, nie powiem, piękne. Ale jak cię kurde zalewa woda, lipa trochę jest. Mamy ochotę się wybrać tutaj na tą kolejkę, która podobno 2 tygodnie temu została uruchomiona, na te wagoniki. Zaraz obok na tym kempingu jest port, z którego wypływają statki. Tam jest jakaś taka fajna jakby wysepka, nie wiem, no ogólnie krajobraz piękny, tylko Panie Boże, prosimy o słońce. No, a żeby tego było mało, to niestety mamy jakieś problemy z kamperem. Kamper prawie nowy. Nie wiem, jak ci ludzie to wypożyczają, albo może nie wiem, no po prostu złośliwość rzeczy martwych. My zawsze mamy coś. Jak coś albo kupujemy, albo wypożyczamy, to zawsze jest coś. I tym razem jest taka sytuacja i tu jest takie pytanie do wszystkich tych, którzy używają kamperów. Może ktoś zna odpowiedź na to pytanie. Jest tam taka, albo wiecie co, ja wam to może lepiej pokażę. Słuchajcie, tutaj jest taki boiler i tutaj idą te rurki niebieska i czerwona od ciepłej i zimnej wody. I jak włączymy wodę, gdybyśmy teraz puścili wodę, to tam coś syczy. Zresztą pokażę wam to, żebyście zobaczyli. Asiu, możesz puścić wodę? Słuchajcie, zimną puść. Słyszycie? Jak syczy? Dobra, zakręć już. Zaraz tu będzie mnóstwo wody. Coś tam się, kurde, gdzieś rozłączyło. I to się normalnie po chamsku tam leje. Dzwoniłem do tego pana, od którego wypożyczyliśmy kamper. No myśli nad tym, ale sam nie wie, co to może być. Kombinuje, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest taki bojlerek, który ogrzewa nam i wodę, i rozprowadza ciepło po otoczeniu, że tak powiem. No to takie przygody na razie mamy związane z kamperem. Musieliśmy zdemontować tutaj, wyjąć po prostu dywanik. O, bo widzicie, tu już się ta woda sączy, zaraz będziemy musieli to wytrzeć, żeby nic się nie stało. Tej wody musi tam naprawdę dużo nam tutaj spierniczeć. Więc tak to niestety chwilowo wygląda. Nie jestem z tego zadowolony. Ty czemu wszystko zabierasz do jedzenia? Nam nic nie dasz? Nic nam nie dasz jeść? Serek lubisz? O, jeszcze tą wędlinkę zabierz, zgadza się. Dobra, jesteśmy na górnej stacji kolejki. No i będziemy próbowali wystartować. No dobra, to tak. Przejazd kolejką jest podobno bezpieczny. Kolega obok mówi, że bezpieczny. Tylko trochę coś tak głęboko oddycha, nie wiem, o co chodzi. Najgorsze jest to, że lepsze by było, jakby to było tam nad Soliną, bo tam nad Soliną... Boże, zaraz giniemy. Pani przestanie. Jedziemy wagonikiem, którym jechał Mateusz Morawiecki. Nie możemy zginąć. On jest dobrze zamontowany, ten jeden. No, bo otwiera tutaj niedawno, tu chłopaki mi powiedzieli, mówię, koniecznie muszę się przejechać, bo znaczy musi być bezpiecznie. Albo wtedy było bezpiecznie, nie wiadomo. A czy możemy już wrócić pieszo? A co, boisz się? Jakoś powiem ci, tak komfortu nie czuję. Nie pamiętam chyba. Ty, ale najlepsze jest to, albo my jesteśmy tacy ciężcy, albo coś jest nie tak. Bo pomału idziemy. Nie, bo ta kolejka jakoś tak bardziej obwieszona jest niż tamta powrotna. Nie, tamta też, zobacz, tamta jeszcze gorzej. Ale zobacz, tamta... Pół na pusto. A, bo tamta... Dobra, tam dwie osoby siedzą. To wszystko się zgadza. Tam ma podgórkę, tamta już... Ciekawe, jaki to jest licznik tak naprawdę do jutra. No, liczą, wiesz, przeliczyli chyba na taką ilość osób, tylko nie wzięli pod uwagę mnie. Co strasznie tu mówią, że są na ziemi w tej chwili. Tam co się chodzą po tej alejce. Ty kampera nie zarąbali? Gdzie jest nasz kamper? Na końcu stał. Stoi na drugim tym. O cholera. Czy jeszcze wyżej? Nie, teraz się zaczął jakoś tak dziwnie kołysać. Aż mi serce zabiło. No, nie wiem, o co chodzi. Tak wygląda górna część tej kolejki po wyjściu. Jest jeszcze taras widokowy tam. O, tam jest taras widokowy. Uwaga, koszt dodatkowy 15 zł od osoby. A przejazd w tą i z powrotem dla naszej takiej dwójki, czyli 2+1, kosztuje 99 zł. 6 minut jedną, 6 minut drugą. Widoki, no powiedzmy, że fajne. Czy polecam? Zależy. Zapora z drugiej strony jest bardzo ładna. Fajnie, super. Tylko nie wiem, czy na moje siły i na moje zdrowie i na ten sprzęt. Panie, tragedia. Albo ja nie mam kondycji, albo te drogi mają zbyt wysokie takie podniesienia. Nie wiem, czy mnie słyszeliście, bo już siły nie mam. Niby zrobione 8,5 km. Przejechaliśmy zaporą w tamtą stronę. I tam niby z tej wioseczki, o tam gdzieś jest góra, o widzicie tam gdzie kolejki dojeżdżają, spróbuję wam to pokazać, tam dojeżdżają, niby stamtąd jedziemy i niby powinienem się dopiero tam męczyć. Ja już nie mam siły, a muszę dojechać tam. Tragedia. Dobra, jeszcze takie wzniesienie przede mną, ale tam już ma być z górki podobno. Już teraz będę miał z górki, ale nie mogłem wam tego pokazać, nie pokazać w sensie. Zapora w całej okazałości, tutaj nawet napisane jest taras widokowy. Lecimy dalej. Daliśmy radę, ale jak ktoś ma słabe serce albo po prostu jest gruby, bo ja na przykład nie jestem gruby, więc mogę sobie na takie coś pozwolić, to taka trasa rowerowa, żeby tą zaporę przejechać w tamtą stronę do tej miejscowości, gdzie jest dolna kolejka i później dookoła dojechać z powrotem do Jaworu, to nie polecam. To trzeba być szczupłym, wysportowanym, tak jak ja na przykład. No ale o co ci chodzi? Ale powiedz, ile szedłeś. Połowę drogi... Ja nie. Ja podjeżdżałem, to ty szłaś. Ja sobie przestawiłem na jedyneczkę, człowiek jest wysportowany, to i szło. No właśnie, ci pieszo. Ty głupia jesteś, sobie ludzie to oglądają. Nie gadaj tak. Mogłabyś nie podjadać dzieciakowi rosołu? Ja się zmęczyłam. Dobra, jeśli chodzi jeszcze o Jawor, to tak końcóweczką, bo już będziemy się stąd za chwilkę ewakuowali. Pokażę wam, że tak, tam mamy sanitariaty. Jest to bardzo blisko. Tutaj mamy plac zabaw, a tutaj, słuchajcie, mamy świetlice, kuchnię i takie rzeczy. Tu my sobie stoimy, przestawiliśmy się, bo najpierw staliśmy na samym początku. No i taki mamy piękny widok na Solinę. I kemping jest stworzony tak, że mamy 3 poziomy jakby. Najniższy poziom, tam właśnie sobie stoi. Wyższy poziom, ten nasz. I jeszcze wyższy poziom tam na górze. Zobaczcie, co tu się dzieje dzisiaj. Atrakcje. Najpierw ich tam poprzywozili, a teraz ich na linach zaciągają z powrotem. Może jeszcze będą do wody skakać. Ten moment, którego bardzo, ale to bardzo nie lubię, jeśli chodzi o tankowanie tego samochodu w elektryku, tego nie mam. Zobaczcie, jaka fajna droga. Cyk i 180 stopni. Cyk. To jest fajnego w górach właśnie. Może nie kamperem, ale ogólnie fajnie. Ale asfalt to mogliby nad nim popracować trochę. Asiu, dlaczego jesteś taka niezadowolona teraz? Bo to nie jest dla mnie. Co nie jest dla ciebie? Takie wczasy. Ale co ci tu nie pasuje? To, że dzisiaj są beznadziejne toalety, nie ma ciepłej wody. Jest ciepła woda, 5 zł i masz ciepłą wodę. Ale ja potrzebuję do zmycia i też mam płacić 5 zł za wodę. Możesz myć w zimnej, bez przesady. W zimnej tłuszczu nie umyję. Ja umyję, zobaczysz. Dobra, życzę powodzenia. A zresztą po co myć tłuszcz, jak później znowu na tej patelni będzie kolejny tłuszcz? Ale na przykład takiej zupki już w miseczce nie dam rady drugiej. Umyjesz. A w ogóle zresztą gotowanie. Co to są za wczasy? A wydam tyle samo, co bym do Turcji poleciała. Albo i więcej. Bo jednak samochodzik pali, to nie jest elektryk. Za 6 zyla 100 km.